tym filmie zagram jako najgorsza Polska, jaką tylko się da i postaram się ją naprawić. Jest to Polska komunistyczna, ekonomia tragiczna, technologia też, zadowolenie 0% i postaram się to po prostu naprawić. Od razu zaczynamy z długiem, 100 tysięcy złota, którego trzeba jakoś wyjść. 5 punktów technologii, damy wpływy z podatków i czy w ogóle z tego długu da się wyjść? Chyba. Ej, bo chyba jednak się nie da. Może ja zbyt bardzo może za bardzo tą Polskę rozbiłem. Tutaj od razu są rebelie, ja nie mam jak z tym walczyć. No dobra, to jest coś, z czym trzeba się mierzyć, jeśli ma się tragiczną sytuację w państwie w sumie. No dobra, Prusowie się tutaj wyzwolili. To jeszcze? Obstawiam, że Ślązacy, Pomorzanie i Chałicko-Wołyńskie Księstwo i Mazowsze. Okej, Księstwo Śląskie, Sandomierz. O stary. I Księstwo Mazowieckie i Pomorzanie. No to sobie nadzgadłem. I mamy tylko Białystok. Co ja mogę z tym zrobić? Może zbyt bardzo przeceniłem swoje umiejętności, może trochę polepszę minimalnie tą Polskę. Tak, żeby chociaż nie upadać na początku. Startowe pieniądze, może zacznijmy z maksymalną kasą? Ja od razu będę też miał pewnie dług jakiś. Ale o to chodzi, żeby od razu móc coś zainwestować te pieniądze, żeby jakoś zarabiać. Nie będę od razu za to armii robił. Ej, halo, miała być kasa na plusie. Żeby od razu w tą kasę w coś zainwestować, może jakieś farmy pobudować czy coś, o to mi chodzi. Startowe pieniądze, no, aha. Moje tam dla neutralnych po prostu dałem tą kasę na maksa. Ciekawe. Zapisz scenariusz. Okej, i od razu tracę te pieniądze, ale chociaż cokolwiek mam i w cokolwiek mogę zacząć inwestować. Podatki bym zabrał, ale w towary też nie mogę. Ciekawe, dobra. No ja nawet farm nie mogę budować, a mogę w badanie inwestować? Nice. Nic też nie wyrekrutuję. To w co ja mogę inwestować? Tutaj. Tak we wszystko muszę tutaj po prostu inwestować, bo to nie ma innej opcji. W stolicę chyba najlepiej, z tego co wiem. I jeszcze coś tutaj w okolicach będę inwestował. Może to cokolwiek da. Ale na razie nic nie daje. Może festiwale też będę robił. Festiwal tutaj będzie trochę polepszał zadowolenie. Więc to się opłaca. Ale to mi polepszy ekonomię o 15 punktów w sumie tylko. No, ale zawsze to coś. Opłaca się to robić. Zaraz będziemy coś zarabiali. Jakieś jedno złoto. Na jedną turę. Ale to coś już będzie. Chciałbym już w te towary inwestować, no ale jeszcze nie mogę. Ale zadowolenie jeszcze jest 10%, a początkowo było 0, więc git. Ty no, zarabiamy coś powoli. Już na pewno nie tracimy złota, więc git. Już 18% zadowolenia. 3 złota na jedną turę przychodu, więc git. Jakoś idzie naprawiać tą Polskę. Asymilować nic nie potrzebuję, bo asymilację mam na maksa chociaż. To tyle dobrego, że w Polsce mimo tego, że jest taka tragedia, to jakichś patriotów mamy. Okej. I ostatnia inwestycja w Warszawie. Okej, i zarabiam 14 zł, super. Mogę to już ustawić? Mogę. Dobra, nie ma tragedii, już będzie tylko lepiej. Tylko muszę trochę turbo skipować. W sumie zabrałbym podatki, żeby to zadowolenie jakoś rosło. Bo jeszcze jakaś choroba tutaj przyszła, no to takiej rozwalonej Polsce by nie pomogło. Nie pomaga kompletnie. Dobra, więcej jakichś inwestycji? No, w sumie, co innego mi pozostaje? Skipujcie się tury, czemu się nie chcecie skipować? Nie wiem, muszę w spację klikać, bo coś pod enterem nie mogę. Ale zaraz będę 100 zł zarabiał na jedną turę. Nice. Jaki jest procent zadowolenia w kraju? 74. Wow. Brawo. Polacy chociaż już są zadowoleni. Też jeśli tutaj by się pojawiła jakaś wojna, to myślę, że to by była już tragedia dla mnie. Jeśli ktokolwiek by mnie tutaj zaatakował, nawet taka Litwa, to myślę, że to byłby koniec. Ale nie wiem, wtedy bym chyba po prostu z jakiegoś glitcha skorzystał na konferencje pokojowe. Halo, chcę tutaj jeszcze inwestować trochę. Zaraz, tak, 200 zł zaraz przebijemy, super. I w badania bym chciał coś poinwestować, bo badania mi się tutaj naprawdę przydadzą. O, już mogę skipować, który dobra. Żeby móc jakieś farmy budować czy coś. A też inwestycje w badania bardzo pomagają pod względem przychodu. Niderlandy już ruszają z jakąś ofensywą na Dania. Im się udało. Dobra, wpływy z podatku, przyrost ekonomiczny i przyrost populacji, niech będzie. 500 zł na jedną turę zarabią. Dobra, zaraz bym też chciał zmieniać tutaj swój... Zmienić rodzaj rządów bym zaraz chciał. 15 tysięcy złota potrzebuję. No dobra, poczekam. Zmienię rodzaj rządów. A, jeszcze potrzebuję wymagany poziom technologiczny. Jaki mam teraz? Jeszcze potrzebuję 0,03 punktów. Pięknie. Okej, ja bym dodał jeszcze przyrost populacji, zmienię rodzaj rządów, faszyzm. Czemu? Wymagany... A, ja potrzebuję jeszcze 0,10, czyli w sumie 1,0 jeszcze potrzebuję więcej tego poziomu technologicznego. No spoko. Wpływy z produkcji na razie nic nie daje, dałbym coś w zarządzanie. W sumie wszystko w zarządzanie.
i zaraz 1000 zł będę zarabiał. Super. No i znowu coś, który nie mogę skipować. Nie wiem, to jest jakieś popsute. Dobra, wybuduję farmę i warsztat. Drugi poziom farmy, ale też nie mogę tak bardzo wydawać pieniędzy. Muszę mieć kasę na to, żeby zmienić rodzaj rządów. Dajemy podatki tu i tu. Już 1000 zł zarabiam. Nice. No a już mogę skipować tury. Super. Kto wie, może zaraz jakiś pierwszy podwój będę robił. Ale historia tu się pisze, że dla mnie niesamowitym wyzwaniem może być na przykład podbicie Litwy czy coś. Okej. Biblioteka, farma, warsztat. Niech będzie. A i znowu nie mogę tur skipować patenterem, tak żeby mi się samo skipowało. Nie wiem, coś to jest jakieś dziwne. Okej. Jeszcze coś bym tutaj poinwestował. I farma trzeciego poziomu. Zbrojownia czy obóz zaopatrzeniowy? Trzymanie wojska to będzie mi zmniejszało, dobra. A zbrojownia? Redukuje. No to w sumie to też może być, jeśli miałbym na jakąś wojnę zaraz iść. I oczywiście dalsze tutaj jakieś inwestycje, ale jeszcze bym coś może we Wrocławiu poinwestował. To co się stało w ogóle? No nie ma jakiś inny kolor. Ona jest w ogóle monarchią, ciekawe. Myślałem, że tutaj jakaś rebelia była w Danii. No spoko, Szwecja też jest chyba innego koloru, no. I też jest monarchią. Na Skandynawii w ogóle jest monarchia. No w sumie, bo ja coś tam zmieniałem. Ja nie wiem, ja trochę zmieniałem te granice pod jakieś tam filmy i będę musiał na nowo przeinstalować ten scenariusz Modern World Updated. Jeszcze farma trzeciego poziomu we Wrocławiu? Super. Może zaraz przebiję 2000 zł na jedną turę. To by było niesamowite. Ile mogę wyrekrutować w Warszawie wojska? Mało. Ja mogę najwięcej w Słupsku. Ciekawe. Ja bym coś dorekrutować, bo może bym już jakieś podboje zaczął robić. I wszyscy do Suwałek i na Litwę. 15 tysięcy wojska mam. Czy to starczy? Powinno. Okej, oni się trochę wypalili. Oj, aha, no jednak nie. Chcecie pokój? Nie chcecie? No to ja sobie wczytam save'a i jeszcze trochę się tu porozwijam. Rosja w ogóle sobie przejęła tutaj całą Mołdawię. Coś tutaj jakaś wojna była pomiędzy Austrią i Słowacją. I Francja sobie zajęła Belgię. Ciekawe, może bym w populację poinwestował też trochę, w towary. No to się przyda. Tej populacji też w tym kraju jest mało. O, no jeszcze Francja bije z Niemcami. Ale tam raczej nie dołączę. Ja nie miałbym szans, żeby się bić tutaj po której ze stron. Nawet jak Francja by tutaj dominowała. Bo od Niemiec bym raczej też nie był w stanie cokolwiek wziąć. Aha, i Litwa została zniszczona przez Łotwę. Populacja trochę się zwiększyła. Może bym sobie tą Litwę po prostu tutaj dobił. Myślę, że byłbym w stanie tutaj sobie tą Litwę dobić. Bym od nich wziął tylko Kłajpedę i to coś obok, bo oni mi nie dadzą dostępu wojskowego. Co nie? No nie dadzą. A Białoruś? Oni też raczej nie dadzą. No nie. No dobra, to tylko to sobie wezmę. Super. Ale królewiec okrążyliśmy. Chwila, trzeba to rozwiązać to wojsko, by móc jeszcze cokolwiek zarobić. Bo to jest tragedia. Jeszcze sobie to zasymiluję. Pierwsze dwie normalne prowincje, które nie zaczynały od takiej tragedii jak nasze prowincje. Super. Hiszpania sobie podbija też Włochy. Ciekawe. I inwestycje. Teraz coś w ekonomię jeszcze poinwestuję w taki sposób. A nie już tutaj klikając więcej i inwestuj. Rosja chce dostęp wojskowy, biją się z Niemcami. Ale my się nie lubimy, więc tego wam nie dam. Nie, no małe złote też oferują. Kiedyś by mi 2000 zł naprawdę pomogło, ale teraz już niezbyt. A Łotwa chciała dostęp wojskowy od nas. Oni nam nie dali, to my im też nie. I teraz wszystkie punkty technologii będę dawał wpływy z produkcji, bo trochę już tych budynków mam wybudowanych. Już 4000 zł zarabiałem przed chwilą. Jakieś choroby przyszły mi trochę ten przychód niszczą znowu. Ale znowu. Nie no, tą Polskę się udało trochę naprawić. Super. To co teraz? Ile mogę wojska rekrutować? No dalej mało. Już chyba raczej w tym filmie nie zrobię czegoś takiego, żeby ta populacja jakoś bardzo dobrze rosła. Nie widzę już dlatego nadziei żadnej. Ale coś tu jeszcze rozbudowywać i można, w sumie. Jakieś farmy, warsztaty i biblioteki. Zawsze to coś będzie. Nie no, 100 tysięcy ludzi się zwiększyła nasza populacja. To git, to dużo ludzi jest. I ilość poborowych? Nie no, już nawet całkiem sporo wojska mogę rekrutować w moich najlepszych prowincjach. Czyli to jest dalej taka przeciętna trochę liczba. 4 tysiące to tak średnio powinno się w większości prowincji takich zwykłych rekrutować. A dla mnie to jest najwięcej ile się da. No ale to już jest trochę lepiej niż było wcześniej. Ale to dziwne, że Słupsk jest moją najlepszą prowincją pod względem populacji. Czemu akurat Słupsk? Ja tam chyba nic też zbytnio nie inwestowałem. No, nie wiem, czy ja tam populacji nie zmniejszyłem przez przypadek? Zapomniałem o tym, czy co? Nie wiem. Ja chciałbym sobie tutaj tą Słowację dobić. Ile tutaj więcej wojska do Nowego Sącza? No i spróbujmy. Powinno się udać. Bo ta armia już taka tragiczna nie jest, jak była wcześniej. Ale raczej tak z tym nic zbytnio nie podbija. Okej, rozwiążę jeszcze to wojsko. I teraz trzeba wyjść z długów, mając nadzieję, że tu nie będzie rebelii. Bo też niezbyt mam wojska, żeby tą rebelię potencjalną stłumić. A to są kolejne prowincje, które nie zaczynały z takiego kryzysu. Z jakiej... No, jak my zaczynaliśmy.
więc trzeba te prowincje szybko zasymilować i one są już w 100% nasze. Znaczy nie będą za 50 tur, ale ja tych 50 tur już raczej nie doczekam. Co tu powstało? Wielkie Księstwo Badeni. Ciekawe.